pomysł oczywiście nie był kompletnie, znaczy nie tyle, że kompletnie. Pomysł nie pochodził od nas, pochodził od Adama Bakera z Video Inc., które zdecydowało się realizować ten teledysk. My oczywiście tam poprawialiśmy dużo rzeczy, które nam się czasami może nie tyle, że nie podobały, ale bardziej pasowało nam coś innego. Ale jakby to była, o właśnie, tutaj możemy porozmawiać o interpretacji. To była jego interpretacja tego, co usłyszał i przeczytał w tekście. Także możemy to oglądać. Ale wpływy zawsze mamy na takie rzeczy, wiadomo. Ale to i też pokazaliśmy, że jakby pilnujemy swoich własnych interesów, bo dostaliśmy taki treatment z koncepcją tego teledysku. A potem to, co zaczęło się dziać z fazą jakby realizacji już takiego praktycznego scenariusza, nagle zaczęło nam trochę odbiegać od tego pierwotnego pomysłu, który zaakceptowaliśmy i trochę się tam poprzepychaliśmy. Trzeba było to powarczyć. Po to, żeby właśnie osiągnąć ten efekt, który był założony jakby pierwotnie i który był bazą do podjęcia decyzji przez nas. Ale to myślę, że fajnie, bo nauczyliśmy się jakby szacunku wzajemnego, tak? I nie byliśmy dla nich zespołem jak z jakiegoś wschodu, z krainy białych niedźwiedzi, gdzieś blisko Rosji, który łyknie wszystko, co oni podadzą, bo wow, kręcimy teledysk w Anglii, tylko po prostu zawodowo ujęcie po ujęciu przeanalizowaliśmy, wyegzekwowaliśmy przy montażu wszystkie rzeczy, które nas interesowały. Musieli robić dogrywki na własny koszt, ale dzięki temu osiągnęliśmy efekt, który chyba jest całkiem fajny. No i być może nawet będziemy współpracować jeszcze. Fajnie by było, jakby oni przez ten pryzmat płyty, albo przez tę płytę, jeżeli nie słyszeli poprzednich, z nami zostali po prostu. To, co będą czuć, to należy do nich. To tak jak słyszą piosenkę, każdy wyobraża sobie coś inaczej, czytając nawet tekst. Mamy różne interpretacje, inaczej do tego podchodzimy. Ja już słyszałem tyle interpretacji niektórych piosenek, które wypuściliśmy, że po prostu szok i niektóre nawet stwierdziłem, że są sensowne. Że szkoda, że na to nie wpadłem pisząc dany tekst, to byłoby jeszcze może ciekawiej. Ale ważne jest to, żeby... Znaczy, wiesz, jak ja byłem młody, tak? Jak słuchałem kapel i zakochiwałem się w danej kapeli, to bo coś tam było, jakieś takie ziarenko, które mnie ciągnęło do tego, żeby z nimi zostać i z wieloma tymi, praktycznie wszystkimi, których zakochałem się wtedy, zostałem do dzisiaj. Do dzisiaj je szanuję. I fajnie by było, jakby to teraz działało w tamtą stronę. Bo ja przecież nadal szukam nowych kapel, w których się zakocham. Przecież cały czas. U nas zawsze są plany na następną płytę. Wpadnę jutro coś pożyczyć, napiszemy po płytę. Bo cały czas coś tam kminimy z nowymi numerami. Jakby dla nas materiał z Let Me już ma swoją historię, więc my z nim trochę żyjemy. Więc ja już nie mogę się doczekać tego, żebyśmy weszli do studia i nagrywali następny album. My zrobiliśmy taką wstępną selekcję pomysłów, które powstały w międzyczasie od nagrania Let Me. Jakieś 300 tylko zostało. No i zrobiliśmy sobie selekcję i za chwilę po trasie jesiennej wchodzimy sobie do naszej salki prób i będziemy już robili nowy materiał. Wstępne założenie jest takie, że w kwietniu wejdziemy do studia, czy nam się uda, może tak, może nie, ale na pewno nie będziemy tego sztucznie przyspieszali. Chcemy zawsze mieć takie poczucie, że nagraliśmy w danym momencie najlepsze utwory, tak, jakie mogliśmy nagrać i nigdy nie chcemy sobie pozwolić na to, żeby pojawiły się na płycie jakieś zapchaj dziury, przypadkowe utwory. Najpierw zadowoleni musimy być my. Tak. To tworzymy dla siebie na początku i musimy mieć z tego radość, a potem już świat.